W tym filmie zmierza się z Mikrosem w challenge o nazwie Death Shuffle, który polega na tym, że zostaje nam wylosowany sposób, w jaki musimy zginąć. Jeżeli ktoś nie zrobi wylosowanego zadania w ciągu 5 minut, traci jedno z 3 żyć, oczywiście pod warunkiem, że drugiej osobie udało się je zrobić. Dodatkowo przez cały challenge mogliśmy sobie przeszkadzać i zabijać się nawzajem, przez co o wiele ciężej było nam zginąć w wylosowany przez grę sposób. Tak jak praktycznie w każdym wstępie, zachęcam wszystkich dokładnie w tym momencie, jak to mówię, do sprawdzenia, czy aby na pewno macie zostawioną subskrypcję na ten kanale, bo świetnie nam idzie w doganianiu mojego głównego kanału, który ma aktualnie 760 tysięcy subów. Jednak mimo tego, że super nam idzie, to najprawdopodobniej nie uda nam się go dogonić, ponieważ już niedługo zamierzamy również na niego wrócić. Mówię serio, po ponad 4-miesięcznej przerwie. Tak czy siak, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które doceniają moją pracę i mają zostawionego suba na obu moich kanałach. Ja za to już nie będę przedłużać i zapraszam was do oglądania tego filmu koniecznie do samego końca. Siema, John! Chyba coś ci się pomyliło, co? No, witam cię, Mikols, na kolejnym filmie z serii, z której nie spodziewałem się, że będzie w ogóle seria, z Death Shuffle. I również chciałem przywitać widzów na nowym mieszkaniu. Jak widzicie, to jest moje nowe tło, którego tak naprawdę nie ma. Mam nadzieję, że wam się spodoba, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Podejrzewam, że wielu z was będzie tęsknić za ścianą i za ciemnym Tobiaszem i tak dalej, ponieważ ma teraz zapalone światło, ale kwestia przyzwyczajenia i zobaczymy, jak będzie. Więc możecie pisać w komentarze, stawić łapkę w górę, a my możemy rozpoczynać challenge. Uwaga, czy jesteś gotowy? Pamiętajmy, jestem 3 życia, możemy sobie przeszkadzać. Nie wierzę w to, o kurde, jakie obrażenie dostałem, o nie. Jezu, o nie. Ile ja straciłem, Jezu, ale to normalnie, o nie, taka udawana reakcja, ja pierdzielę. Normalnie masakra, ojajaj, nie. Co ja robię? Oj, nie, też, o Jezu. Ja zaraz zginę, ja zaraz zginę. Nie, proszę, nie, proszę, nie, zrobiłem. Nie rób tego, Tobiasz. Ej, czekaj, czy ty masz to samo, czy mi się wydaje? Nie, nie rób tego. No, to nie jest tego, możliwe, żebyś miał to samo. No nie. Ty nie masz tego samego. Co? O nie, co ja dostałem teraz? No dobra, to ja już wiem, że to jest pograna gierka. Nie powiem ci, bo... Ja chyba też. Co dostałeś? Ja mam fajerwerkę, gościu. No ja to gościu, fajerwerkę. A ty co masz? Ja? Lamę masz pewnie. Mordo. Mam. Ky. O. Wy. Adło. A. No nie. Dyły. O. Nie, gościu. Kowala masz? Kowala, gościu. Od kowala muszę zginąć, od tego osadnika. Impossible. Dobra, mam pierwszy item, dobry, który mi się przyda. Tu mam drugi item, proszę, który mi się przyda. I teraz najtrudniejszy item. Najgorsze jest to, że muszę szukać tego żelaza. A może być gigalipa z nim generalnie. Może być. No to dobra. Dobra, dobrze, zacząłem skraftować. Kurde, co ja mogę zrobić? To mogę sobie zebrać akurat. Może jednak bym się tego podjął? No nie wiem. Chciałem się tego nie podejmować, ale w sumie ktoś mi znalazł takiego cave'a, że może bym faktycznie zdążył? No tak, jest to możliwe. Ja tylko się cieszę, że zdążyłem skraftować. Nie, no 3 minuty! Za szybko to leci coś, nie fair. Te 5 minut to jest jakieś kurde przyspieszone chyba. O! No nie! Spoko, nie wypadł. Spoko, nie wypadł. Spoko, nie wypadł, dzięki za podzieszenie, bardzo doceniam. No nie, no to dobra, jest jakiś skam. Największym skam jest to, że ty w ogóle dostałeś, kurde... Czy to był właśnie ten twój Mikol Screeper, tradycja zachowana? Czy to był właśnie tak, twój pro, który ci zniknął? Tak, ale no realnie nie dało się, bo on wyskoczył za żywiru normalnie. Jeszcze moja reakcja była opóźniona, bo ja w ogóle go zobaczyłem, a później zareagowałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Nie, no jedna minuta. Ja nie mam craftingu. A ja nie mam węgla, więc ja też mam pograne. Nie! Miałem już proch. A była realna szansa, żeby to zrobić. Realna szansa była, żeby to zrobić po prostu. Czyli ani ja, ani ty nie stracimy życia. Chyba, że teraz mnie zaskoczysz, mnie cały czas baitowałeś, uwaga. Niestety nie. O, znaczy dobra, jest kilka sposobów na tą śmierć. No ja mogę powiedzieć magma block. To może być albo nether, albo woda, albo portalu, no. Tylko że ocean bym musiał z niby znaleźć. To, no dobra, pomóż mi, creeperze, proszę. Co? Ej, no nie, no to jest jakiś żart. Słyszałeś to? Dobra, ja wyszedłem na górę normalnie, a chciałem zginąć, sobie zresetować. No i tak chyba to zrobię. Czy jest jakiś portal? Nie, ja też sobie zginę, dobra. Na pół serca. Ja zatrudniłem pomocnika. Czy ty... Nie no, nie gadaj, że jedziesz na koniu teraz. Nie. Aż tak to nie. A, czyli masz sobie... Masz wilka, dobra. Ciekawi cię, co ja mam? No, możesz powiedzieć. Ja się skupiam na swoim tym razem. Takiego zombiaka tridentowego. A, czyli obydwoje fajnie, w ogóle musimy znaleźć ocean tak naprawdę. Zgadza się. Nie!
Ale dlaczego drugi raz? Creeper! Nie, dobrze. O kurde, ja nie mam łódki. Co? Jak? Nie! Ty z łuku we mnie strzelasz! Chowane strzały! Proszę. Mój pies się zdenerwował na ciebie, gościu. Masz przewalone, jak mój pies się zdenerwował. Siadaj, Reksiu, lecz płyniemy! Wsadziłem Reksia i płynę po ciebie. Proszę. Ja z Reksiem, gościu, proszę. Proszę. No jak tu nie znajdę magmy, to będzie niemożliwe. To może być i kanion, i portal, i wszystko. Reksiu, tylko koło niego przepływamy, nie denerwuj się. Ty, ale tu chłop z tridentem może być. A F3 plus B można używać, czy nie? Tak. Okay, co to się tak świeci? Znalazłem... Co to jest? To są jakieś kurde... W ogóle ja znalazłem miejsce, którego ty potrzebujesz. No nie wierzę w to. Halo, chłopaki z tridentem. Masz tridenta, mordo? Nie, to jest 3% szansy, że w ogóle chłop z tridentem się chyba zrespił. Nie, to się nie dzieje. Nie, ten też nie ma. Jedna minuta została. No nie wierzę w to. No nie ma ani żadnego portalu. No nic się pod wodą w ogóle nie świeci. Też bym chyba szybciej zdążył do neteru pójść, to nie wiem, no to jest niemożliwe jakieś. Nie dałem rady znaleźć magmy przez 5 minut w Olszynie? Ej, to jest jakiś pech normalnie. Nie, dobra, ja się zresetuję. Też żebyśmy byli blisko siebie, to chodźcie, zresetujmy może po prostu. I wtedy odpalimy. Siema. Siema. Dobra, to w takim razie chyba możemy zaczynać. Mamy po 3 życia styl, więc nie śnieże i co, lecimy, nie? Tak, a miałbym może takie pytanko, miałbyś może podarować jakieś jedzonko dla mnie? Coś no nie, no to jest takiego. Rywalizacja, gościu. Rywalizacja. No weź, no ale jeszcze nie zaczęliśmy, to tak przed rozgrywką normalnie, no. Ale że idealną przekąskę jakąś, tak? No, idealną jak. Ja przyniosłem mu te snaki, nie? Ty, ale mi chodziło w Minecrafcie coś do jedzonka szybkiego, a nie, jakie mu te snaki przyniosłeś. A, no to masz, ale jednego tylko. Nie, ale ja sobie zjem, nie? To masz? Dobra. Znaczy nie tego w grze, tego prawdziwego. A, no dobra, to ja zjem i tego w sumie, bo mam też. A, też, dobra. Tym właśnie sposobem zrobiliśmy sobie krótką przerwę w grze na mleczną przekąskę Monte Snack. Czy to w grze, czy w prawdziwym życiu posiadam Monte Snacka, który jest idealną przekąską w trakcie grania, bo nie dość, że nie zajmują dużo miejsca na biurku czy w lodówce, chyba że macie je w takich ilościach jak ja, to można ją zabrać ze sobą gdziekolwiek się chce, czy jesteśmy w lesie, na łące, czy nad wulkanem, zawsze możemy zjeść naszą ulubioną przekąskę. Ale najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, że Monte Snacka je się bardzo szybko, więc nie trzeba długo czekać na powrót do gry. Dobrze, że to się szybko je, to szybciej cię rozwala. Więc powiedzenie Monte Snack be right back, czyli zaraz wracam, jest jak najbardziej trafione. A co wy byście ogarnęli ze swojego eku oprócz Monte Snacka? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Jesteś gotowy, Mikols? Jestem. Start! O kurde. Co masz, Mikols? Nie, ja ci powiem. No nie. Co masz? No ja mam pograne ogólnie, no. No ja też. Ci mogę powiedzieć. Tak? No jak to zrobiłeś? Nie, ty kłamiesz. Ja mam pograne, no. Jakbym mógł... Co się stało? Nie wierzę w to! Czy tobie wypadł pełen łuk? Potrzebujesz żeby dispensera stworzyć? Nie, ale to jest niemożliwe, że pełen łuk wypadł. A bo to musi pełen łuk być? Tak, nie może być użyty? Nie! Nie może być użyty. Mam dispensera? Dispensera byś użył zużytego? Skraftował zużytego? Co normalnie, ty gadasz? Normalnie, gościu. No zabij mnie. No dobra, ty co masz? Ja mam od Endermana. A, jest dzień. No i będziesz biegł za mną. Ja pierdzielę, ale już myślałem, że taki fart, nie? Że strzała mi wypadła i łuk. Czy możesz mi zawsze bejtować? Znaczy... Możesz zawsze mnie bejtować, ale wydaje mi się, że masz rację niestety. A ja po prostu będę sobie biegł za tobą. Ty za mną biegniesz? No nie! Jak to jest możliwe, że tobie zawsze pół serduszka zostaje? Czy półtora? Półtora. Skąd wiesz, że półtora? Za każdym razem. No bo już któryś walka tak wygląda, że któryś walka? Któryś walka. No chodź tu, w ogóle piesek do mnie, Reksio, nie wrócił. No to jest ukartowane wszystko. O, ten już, a weźcie to, weź. Tylko byś się znęcał, zawijał w Minecrafcie. Pewnie to jakoś cave'a jeszcze wlazłeś, ja cię teraz nie znajdę nawet. Nie no, 2 minuty to nie dam rady. Musiał 2 pająki znaleźć. Ooo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 
Widziałeś, gdzie zginąłem, czy tak, nie? Tak, widziałem. Ale ja się teraz już będę skupiać teraz. Dobra, proszę. Dobra, i teraz błagam, na tym poziomie jest? Już występuje, czy nie występuje? Minuta, no nie, nie zdążę, serio! A, ty mineshafta znalazłeś? Nie. 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 Nie.
Miałeś już to? 20 sekund przed końcem strzeliłem w siebie z dispensera i z 2,5 serca zostało mi jedno serce. Nie, ja miałem 2 serca i mi zebrało tylko jedno serce dispenser ze strzału jakimś cudem. No dobra, i tak tu nie chciałem być. Jakim cudem niby? Myślałem, że dispenser zbiorę z ciebie. Nie, ja mam. Ja pierdzielę, serio? Ale ty też nie zrobiłeś swojego, dobra. No to lecimy dalej. O Jezus. O Jezus. Nie, ale ej, serio. Widzowie, chociaż na pocieszenie błagam, zostawcie jakiś pozytywny komentarz, a czytam komentarze albo łapkę w górę za to, bo... Teraz serio, mnie to tak boli, że ja zdążyłem, jeszcze tam się myliłem w craftingu, przez chwilę nie widziałem, że mam kobla na pasku. I tak mało zabrało mi damage'a. Ja myślałem, że serio, dispenser mnie normalnie na hita zabija. Też bałem się oczywiście o czas, w każdym razie mogłem się dobić jeszcze bardziej, ale jest mi źle. No co masz? Ja mam pillagera. O, no to ja mogę powiedzieć tak. Fajnie, że rozgrywka uczciwie, chociaż to akurat jest raczej przez przypadek, ale rozgrywka uczciwie nam dobiera challenge ze względu na to, że ja mam pszczołę i to są jakby obydwie tak przewalone rzeczy do znalezienia. Nie, no na mapie, co ty gadasz, że... pszczoła jest banalna. Co ty mówisz? No, ja ci rozwalam ule teraz w tym momencie, żebyś tego nie zrobił i zabijam pszczołę normalnie. No ale dobra, jak znajdziesz jakiś, to powiedz. No znalazłem. Już? Tak. Co, a ja sobie chodasz? Widziałem go i biegłem i sobie mówię, o okej, okay, jakbym dostał pszczołę, to wiem, że tu jest, nie? No tak, ty jesteś takim tryhardzikiem, kurde. Ojojoj. Mamy strasznie ciężkie w ogóle do zrobienia. Jedno mieliśmy banalne, co obydwoje zrobiliśmy, a reszta to według mnie bardzo ciężka. Ile nam zostało minut? To ja tutaj może jeszcze coś znajdę. A nie, nie znajdę przecież, co ja gadam. Zapomniałem, co mam. Jedna minuta, no. Ja już nie szukam nawet. No i dobra, i teraz... A nie, to będzie jeszcze reset, tak? Dalej mam po 3 życie. Masakra, uwaga. No! Ojej. Nie, no to jest... Ale ciężkie dostajemy, serio, jest tyle w ogóle prostych, które można dostać. Ja dostałem chyba drugi najłatwiejszy, jaki miałem w tym challenge'u. To ja niestety nie. Chwalić, co dostałeś. Nie wiem, czy nawet jest sens się chwalić. Pufferfish. O kurde, no to ładnie. No to pufferfish to jest trudny. Chyba, że wiesz, gdzie jest ocean w sumie. Ja mam creepera. No to jest noc, tak? Niby to ty masz banalne. Ale ja nie jestem nawet na górze, wiesz? O! A, dobra. Przestraszyłem się, że creeper mi wybucha ogólnie. A później przypomniałem sobie, jakiego mam challenge'a. Zupełnie zrobione niespecjalnie, można tak to ująć. Jak, a ty masz w ogóle ocean, czy nie? Tak, ja powiem od 2 minut. Nie, no nie wierzę w to, no nie ma tego w ogóle. No powiem tak, jest kilka takich naprawdę ciężkich i między nimi wydaje mi się, że pufferfish jest jednym z cięższych. A myślisz, że z trucizny z pufferfisha na pewno nie ten? Nie. Zostanie ci pół HP, to jest trucizna 4. No ile tu jest ryb i... No i żaden to nie jest pufferfish? Nie wierzę w to, żaden to nie jest pufferfish. A, jeszcze się utopiłem, no co powiedzieć, dobra. Pierwsze życie stracone, chociaż nie ukrywam, byłem idealnie w Oceanie, przez 5 minut pływałem. To jest dla mnie niesamowite, aż nawet zostawię sobie z komentarza, zacznijmy od początku. Okej, można powiedzieć, że... Wydaje mi się, że jak masz coś łatwego, to wygrasz. Nie uznałbym to za łatwe, ale również nie za jakieś najtrudniejsze na świecie. Jest to na pewno wykonalne, bardziej uważam niż ten paper, który tak mi się wydaje. Czy jest na pewno, że łatwiejszy na pewno. Możesz się dobra, pochwalić. Dobra, tego. Ja mam od Widera efektu umrzeć. To ja chyba, no, ja mam wilka. A, no, to wilk to fajne. No, ale nie poddaję się, zobaczymy. To prawda, speedrunnerem nie jestem. No i są! Ślicznie. W którą stronę ja nie biegłem? W tą chyba stronę nie biegłem. Kurde, to chyba 1-1 będzie, powiem ci szczerze, ale... 1-1, po 2 życia nam zostało, no. A, też. Mam nadzieję, że w taki sposób się nie zdespawnuję, ale ja po prostu wolałbym, widzowie, jakbyście się zastanawiali, tutaj ustawić sobie respawn pointa, a następnie zginąć. Tak zrobię. Kurde. Dobra, completed. Okej. Ja i tak nie mam... Kurde, a myślałem, żeby wcześniej to zebrać i nie zebrałem, no. No, halo. Dlaczego nie zebrałem tego, jak widziałem, no? Gdzie mi zostało? 2 minuty, nie zrobię tego, ale... Jakbyś pojawił się na fortecy. Wiesz co, szukam żwiru w cave'ach. No nie, to najgorsze, jak ci tylko tego brakuje. No, mam już żwir. Tak, 10%, 10% chciałbym przypomnieć. Tak, jak najbardziej, 10%. 10%, 10%, 10%, 10. No, no niestety, nie udało mi się. Dobra, w takim razie tracisz które? Pierwsze życie. Mam nadzieję, że teraz nie będę mieć od spalenia się. Aż tak mam chyba zapalniczkę, nie mam zapalniczki. Czyli straciliśmy już po jednym życiu, jeszcze mamy po 2. Zobaczymy, co tym razem los nam przyniesie, uwaga. Ja pierdzielę. No,
Dobra, 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 dobra. Ja mam akurat w końcu prosty, tak mogę powiedzieć, ale na pewno mogę w tym momencie tego zignorować, bo też wolałbym najpierw wykonać taska, a teraz na pewno zniszczyć jednak to łóżko, żeby ewentualnie potem móc do ciebie powędrować. Nie, nie, no się nie przejmuj, to wiesz. Ja mam tak ciężkie, nie ma szans, żebym ja go wykonał, tak szczerze. Chociaż jestem dobry w tym akurat. W ginięciu od creepera? Nie, nie, akurat. Czym jeszcze jestem dobry? Albo co lubię robić w Minecrafcie? Jak na przykład graliśmy kiedyś na serwerach, to co lubiłem robić? Kopać. No, czyli co mam? Co jest z kopaniem niby? No, jest coś z kopaniem. Z wydobywaniem pewnego surowca. Żelazo! To nie było moje zadanie. No. Kowadło. Kowadło, tak. Teoretycznie mógłbyś mieć strat w postaci przeszkadzania mi, no ale widzę, że chyba tryhardujesz jednak mimo wszystko. Tak. Podjąłem wyzwanie, tak bym to ujął i możliwe, że mi się nawet to wyzwanie uda pełnić, chociaż... Ja mam creeper. Drugą rzecz, którą lubię robić. No. No widzisz, gra jest po prostu pode mnie. Można tak to powiedzieć. Czekaj, ile potrzeba na kowadło? 9, 9, 18, 27, 31, okej. 3 minuty. Ty, chyba potrzebuję więcej piecyków. Tak, chyba potrzebuję więcej piecyków. Mogłem to przewidzieć, że tylko mi się takie coś przytrafi. Widzieliście, widzowie, co? Normalnie, że na pewno widzieliście, ale no masakra jakaś. Dobra. No co?! No ej! No co jest grane? Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, nie, dobrze. Nie, widzowie. Co to właśnie było? No co? Wszedłem w jednego creepera, zostało mi idealnie jedno serce, jak idealnie w niego wszedłem. To powinno się zginąć na hita. A potem skoczyłem na creepera, on już wybuchał i nagle z półki kanionowej skoczył na mnie ząbek i mnie zdjął na hita idealnie przed wybuchem. No widzisz, to był po prostu mój wynajęty ząbek. Ej, 2 minuty zostały. Dobra, już nawet nie będę, ja liczyłem, że szybko to zrobię i jeszcze będę przeszkadzać, ale nawet swojego ledwo co zdążę. Że pewnie zrobić, o ile zdążę, mam nadzieję. Mam nadzieję. Jak nie dam rady, to się załamę. Dobra, ja chyba, mi się chyba uda. Ej, tu mi się już nic nie przepala, co jest? Halo, halo. Przepalamy. Dobra, raczej wystarczy. No nie, no co się dzieje? Ej, nie, jak przegram z tobą teraz to życie, bo ty zrobisz kowadło, a ja nie zginę od creepera, to ja już do końca odcinka mogę być przegrany. Ty, no. To co zrobiłem nie było najmądrzejsze, tak szczerze. Widzowie wiedzą dlaczego nie było najmądrzejsze to co zrobiłem. Ale trudno przynajmniej. Nie! Tak. Ile masz sekund? Niemożliwe, że... I chyba jest cień, dobrze. Gdzie ty biegniesz? No co to?! Gdzie ty jesteś? Ty masz respawn pointa innego? Nie. Masz, kłamiesz. Zaraz 10, 9. Będzie. Jest. Nie umrzesz od creepera. 7, 6, 5, 4, 3. A już to znikało, nie ma ich! Jest! Szkielety mnie to podobijały, no co to było? Jest. Co? Szkieleta hitnąłem, no co to jest? Ja, mi zostało ostatnie życie, a tobie 2. Tak, mi 2. Taki sposób głupi. Taki sposób głupi, ale powiem ci szczerze, ja... Nie, no nie, nie wierzę w to! No wiedziałem, że tak będzie, no. Dobra, mogę umierać. I don't care. Co masz? No możesz mnie zabijać, nie mam problemu. No jeszcze jest noc, jak ślicznie. Mam coś, co wcześniej mi nie wyszło w tak chamski sposób, że masakra. Creeper? No, bo ty mnie gonisz w ogóle. No, bo ja mam takie coś, że jakbym został w tym cave'ie, to bym to zrobił na 99%, a tak to raczej tego nie zrobię, więc jedyne, co mi pozostało, to wiesz, to po prostu biegać za tobą i być twoim duchem. Nie będę ci bił, spoko, to wiesz, rób challenge. Serio, ja cię nawet nie dotknę. O, wiem, co ty masz do zrobienia. No. To jest niemożliwe, że ci nie wyszło upadanie z wysoka. No kurde, nie wyszło mi, no. To chodzi o tego, ty po prostu chcesz HP stracić, że to nie. Tak. No ej, co się stało? Wywaliło mi Minecrafta. W taki sposób muszę to zrobić, że... Ale czuję się, nie wiem, jakbym był twoim duchem, serio. Ja się tak teraz stresuję, że nie wytrzymam. A ty wiesz w ogóle co ja mam? Nie wiem. No zostaw mnie. Padła mi się kiera. Spoko, dla mnie git. No co jest? O kurde, ale jest presja. Ile ty masz tych strzałów? Spawnkillowanie się nie liczy, co jest? Abusing jest robiony. Tak teraz możecie się udać, mamy dużo czasu. Jest!
Nie! I co, i zebrałeś mi to? No pewnie, że tak. Nie wierzę w to! A co ty miałeś w ogóle? Hoglina, no. Baby Hoglina czy zwykłego? Tak, baby, baby. O kurde, to było dobre. To mi się podobało. No, no i oczywiście, i pewnie ty jeszcze powinieneś mieć dispensera teraz. Nie, nie, a ty co masz? Ja mam coś, co tobie się już nie udało. Jeszcze mi wzięło tego dispensera, zostało mi 1,5 serca, już klikałem przycisk, już włożone miałem dać strzały, miałem boże. Co? Wiem. Co to jest? Co spotkałeś? Zombie apokalipsy, co to jest? Strasznie dużo mogło się rozpłynąć. Cześć, ty za mną... Co to było? Nagle trzy kliki... No jej, już się. Dobrze się odwróciłem, bo nie patrzyłem w ogóle pleców, bo myślałem, że to jest zajęte swoim, tak szczerze. Aha, to jest... Dobra, luz. Drugą stronę w takim razie polecę. Co, nie masz? O kurde, no nie mam. Cześć, a ty, co ty zrobiłeś? Gdzie ty jesteś? Uciekłem do wody, bo chcę zginąć, bo mam za mało serduszy, chcę iść na spana. O, witam na respie. Dzień dobry, w złotym secie Protection 2 i Protection 4. Nie bij tym razem, nie bij mnie, Mikuls. Ja nie biję, ja już mam dosyć tego, teraz ja mam. Dobra, słuchaj. Dobra, czyli ty masz 2 życia jeszcze, a ja wciąż 1, tak? Tak. Teraz wylej na mnie tą lawę, Nie, bo mam na swoim pasku. Wylej na mnie lawę, Mikuls, Nie interesujesz mnie. Dobra, ja, żeby nie było, że kurde, tak jak wtedy nie udało mi się umrzeć od creepera, to teraz postaram się już szybko zrobić tą lawę swoją, a potem... Chodź, masz tu lawę, Tobiasz, masz, chodź. No daj. Co? Co ty zrobiłeś? To jest taktyka. Nie no, co ty zrobił, to nie ma sensu. Znaczy, dałeś mi forę, ale nie, o co chodzi? Co ty masz? No ja coś mam. No dawaj, ja ci powiedziałem od razu, że lawa. Ja mam spidera. A to tak mi łatwo ułatwiłeś, może bym nie znalazł w ogóle lawy. No ja wiedziałem, że tu jest lawa. W tym cave'ie, do którego biegnę. Mhm, chodź mnie zabij, bo to się przydało. No nie, tak powiedziałeś, bo się przydałeś, się zastanawiałem, czy cię w sobie zabijać, czy cię nie zabijać. Nie, dobrze, że mnie zabijesz. W sensie osoba była już, nie? Kurde. Wiesz, co to oznacza teraz? Teraz to ja się będę nad tobą znęcać. Zapraszam. Co tak... Nie no, bejtować mnie na zadanie nie możesz, to nie, co ty nie wiesz? Nie mogę. Więc kurde, coś zbyt pewny siebie jesteś. Niby tylko punk, ale jednak z Tobiaszem na ogonie może być niby mini brudnienie. Zobaczymy, o co ci chodzi. Chodzi mi o to, że nie ma pająków nigdzie, wiesz? Tu kanion, ale ten kanion to taki średni kanion. Cóż za walka, już nie mam strzału. No nie... noc idzie! Nie, błagam, nie. Szybko, pająki. I see you! Nie, błagam, nie. Czemu ty musisz mieć takiego farta, że zdąży noc, kurde, zejść? Jezu, nie. Błagam. Nie no, już byś padał, jakbyś powiedział ICU wtedy. Ale ty wyrabiasz na mnie presję, masakra. Nie no, wbiłeś do tego cave'a znowu i szukasz jak ramu. No nie no, tu nic nie ma, realnie! W całym cave'ie nie ma... Ale ty masz... Oje! Nie wierzę w to. Proszę, 5, 4, 3, 2, 1. Zostałbyś na noc... Zostałbyś w nocy... Dogoniłbyś mnie. Wydaje mi się, że nie. Wystarczy, żebyś uciekał gdziekolwiek, a mnóstwo pająków się wszędzie pojawiło. Trudno, no. Liczyłem, że tak jakby wcześniej tam byłem i było pająków miliard. Czyli mamy... No, nie ma. No to jest najgorsze. Ja miałem wtedy creepery, ale z kolei, no zresztą sam zobaczysz. Dobra, czyli mamy pająków. O, siema pająk. Mamy po jednym życiu finalny pojedynek. Tak, zgadza się. Dobra, to teraz wszystko chyba będzie zależeć od szczęścia. Uwaga. Co masz? Nie gadaj, że to creepera. Gdzie jest creeper szybko? No to ty się skup lepiej na swoim, bo ja ci zaraz będę przeszkadzać. Mam nadzieję, że to jest to, co ja myślę. Dobra, git. Mam. Gdzie ty jesteś? Może dostałeś coś trudnego, tylko tak bejtowałeś, żebym skupił się na swoim, żebym nie, no nie mogę teraz w ogóle znaleźć tego creepera niby, nie? No, ty by się już creeper raz nie udał, więc tutaj wszystko jest możliwe. Ale widzisz, teraz ty masz creepera i jest noc. No, to tylko nie mogę znaleźć, kurde. Dobra, git, że mnie zabiłeś, akurat mi to odpowiada jak najbardziej. No nie do końca wiem, co ty kombinujesz. Ty nie masz creepera, bo uciekasz przed mną. Ty oszuście, co masz? Minecarta. Stiet. No, co?! Dobra. Perły cykną. Najlepiej cykną. O Jezu. Wszystko mnie atakuje, no.
zobaczmy. Co jest? Ile ci też zostało? Jedno. Przez to Protection 4, no! Jeszcze ci ułatwiłem grę. Jest. Nie! No co? Nie! No co? Wygrał! Jest!